Szanowni Państwo, zespół tańca ludowego Pruszkowiacy zjawił się tutaj nie bez powodu, bo w czerwcu Rada Miasta Pruszkowa uchwaliła, że właśnie ten skwer za moimi plecami będzie nosić imię zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy. I dzisiaj chcielibyśmy dokonać oficjalnego otwarcia tego skweru. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić pana prezydenta miasta Pawła Makucha, żeby dokonał oficjalnego ludowego otwarcia skweru. Zapraszamy. Hej. Moi drodzy, tego otwarcia powinny dokonać dzieci i tutaj tak się stanie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że to miejsce nosi imię Zespołu Tańca Ludowego Pruszkowiacy. Trochę szukałem, starałem się odnaleźć pewnych informacji. I słuchajcie, chyba jesteśmy jedynym miastem, który ma taki plac. Nie mówię o tym, żeby Pruszkowiacy... Tak jest. Nie mówię o tym, żeby Pruszkowiacy, bo jeszcze chwilę czasu potrzebujemy, żeby nasze place powstawały w innych miastach, ale mówię o tym, że inne zespoły tańca ludowego nie zostały tak uhonorowane. Także tutaj z okazji 40-lecia istnienia naszego zespołu mamy swój skwer. Tutaj z dyrektorem też wielokrotnie już rozmawiałem, że będziemy chcieli, żeby na tym placu, na tym skwerze naprawdę, naprawdę się działo. Dzieciaki, chodźcie, odsłaniamy. Jest wzruszenie, są emocje. Tutaj widzę łezki w oczach niektórych. Jeszcze chwila. I pierwszy w Polsce skwer zespołu ludowego, w tym wypadku zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy, zostanie odsłonięty. Pan prezydent bierze na... Tak jest. I pociągnąć proszę za jedną stronę. Jeszcze chwila i... Brawo! Skwer imienia zespołu tańca ludowego Pruszkowiacy uznajemy za otwarty! Brawa! Wielkie brawa. Dziękujemy panu prezydentowi. I teraz, kochani, jeszcze mamy jedną atrakcję, którą chcielibyśmy zrobić. Więc tak, na tam... P nie ma ogonka jeszcze. P ma brzuszek, a nie ma ogonka. O, super. Dobra. R, potrzeba nam więcej na R. Ale troszeczkę się rozsuńcie, tutaj dwie wystarczą. Tu jeszcze brakuje. Można zająć, może? Dawaj. Ta rodzina idzie. U, jest już super, okej. Okay. U, złapcie się za ręce. U, jest całe, dobra, po kolei. P się łapie za ręce, trzymamy brzuszek pełny, P.